Cześć wam wszystkim, próba mikrofonu. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Dajcie znać na czacie. Ja sobie czat wydzieliłem poza ekran. Mam nadzieję, że będę też widział, co piszecie w międzyczasie. Halo, halo, czyli mnie słychać, tak? No, słyszę, że jest duże. Sam się posłuchałem przez chwilę i widzę, że jest kilkusekundowe opóźnienie. Ale dobrze, czyli jak coś napiszecie, to będę musiał sporo do tego wracać, więc parę sekund do tyłu. Data tam taka grafika, może to końcu to już wyłączę. Słuchajcie, jakie zadanie, jaki cel ma ten webinar? Generalnie będziemy sobie tworzyć, jest pogłos, tak? A może był, bo właśnie teraz słyszę to, co teraz widzę cię, Rafał, to, co napisałeś dopiero teraz. Więc generalnie tak, pokażę wam na początku, co, jak to powinno działać i jak ta aplikacja wygląda już zrobiona. Mamy tylko godzinkę, nawet może krócej, zobaczymy, ile czasu potrwa mi pokazanie wam tego. To, co będziemy sobie tworzyć, to będzie restowe API, będziemy przez Spring Boota zarządzać plikami, będziemy je kasować i wrzucać na serwer. Dla uproszczenia ja wam pokażę, jak to zrobić z servletem kontekst, z takim kontekstem servletu, może inaczej jak powiem, z tego względu, że chciałbym, aby przy każdym restarcie aplikacji pliki, które się znajdą na serwerze, po prostu zostały kasowane. Oczywiście najprościej będzie zrobić sobie jakiś tam inny oddzielny folder na jakimś tam serwerze, dać mu pełny dostęp. My zrobimy to tak, abyśmy potem nie zawalili się jakimiś tam plikami w niepotrzebnym folderze. To, co tutaj widzicie, to jest akurat Visual Studio Code i TypeScript. Przed chwileczką właśnie dodałem taki wstępik do tego, do tej aplikacji, żeby pokazać wam też, jak to będzie wyglądało na froncie, bo nie chciałem za bardzo tego wcześniej robić, bo mówiłem, pokażę na Postmanie bądź na jakiejś innej aplikacji obsługującej endpointy, właśnie między innymi restowe. Ale pokażę wam to, jak wygląda to już na takim docelowo, jak ta aplikacja ma wyglądać, tak? Czyli to generalnie będzie wyglądało w ten sposób. Wrzucimy sobie jakiś plik, tak? Cokolwiek tam mamy na folderze, na dysku. Wrzucamy sobie jakiś tam Spring Boot Overview, zapisujemy ten plik i ten plik ma nam się po prostu zapisać i dodać do, jak widzicie, dodał się właśnie do listy. Ma nam się po prostu dodać do listy, tak? Tutaj są linki do pobrania i jest link do kasowania. Dlaczego zrobiłem to linkami? Oczywiście można było zrobić to metodą, aczkolwiek ja zrobiłem to linkami, tak żeby wam pokazać na Postmanie, jak to fajnie wygląda, ponieważ dobrze byłoby też zrobić sobie endpoint od razu bezpośrednio pod button, można go podłączyć i bezpośrednio można zrobić link do pobierz bądź do kasuj. Jak to pobieramy? Tutaj bardzo szybko, to jest tylko jakby wstępik, tak? Więc ta aplikacja nie będzie frontowa, ale wystarczy nacisnąć, aplikacja się pobiera i mam pobraną jakąś tam grafikę, tak? No i teraz pokażemy, jak to wygląda z strony backendu. Sekundeczkę, tu się poprzełączam troszeczkę. Otworzymy cały projekt od samego początku, tak żebyście wiedzieli mniej więcej. Co jakiś czas dobrze byłoby, żebyście czasami pisali, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Bądź jak mówię za szybko, to też dajcie znać. W każdym bądź razie postaram się czytać to, co na czacie napisaliście, żeby ewentualnie odpowiadać na pytania bezpośrednio. Jeszcze zanim dojdziemy do tego Springa, fajnie byłoby, żebyśmy sobie kodowali razem. Ten, kto jest na telefonie, a nie jest przy laptopie albo przy komputerze, no to trudno, a jeżeli ktoś siedzi w domu w tym momencie i ma dwa monitory, no to zapraszam do kodowania razem ze mną. Co jeszcze? To, co teraz zrobimy, to taki mały mikroprojekcik, który będzie was zachęcał do tego, abyśmy pokodowali sobie później dłużej. Ja tutaj jakby w linkach do tego nagrania macie czy taki link jakby do szkoleń, które akurat organizuję teraz. Zbieramy jeszcze parę miejsc, zbieramy miejsca na szkolenie Spring Boot właśnie od samego początku, a to teraz pokażę, to jakby taki wycinek bardziej zaawansowanych funkcji, bo to też będziemy robić, tak? Czyli nie chcę wam samego początku pokazywać, bo tych tutoriali początkowych jest bardzo dużo w internecie, więc my przejdziemy do raczej takich bardziej zaawansowanych rzeczy, bądź średnio zaawansowanych, ale jeżeli ktoś jest tutaj z początkujących,
to będzie również zadowolony, ponieważ postaram się też co nieco omówić, a mówię przede wszystkim może uzupełnić wiedzę razem ze mną na online'owych szkoleniach w ClickMeetingu, na platformie ClickMeeting. I także się teraz właśnie czytam, co napisałeś, czy webinar będzie nagrywany. Będzie nagrywany i udostępnię tego webinara oczywiście, będzie na moim blogu udostępniony, tam wszystkie webinary udostępniam, nie było na razie ich zbyt dużo, ale wszystko udostępniam. Kanał na YouTubie również jest, polecam zasubskrybować, jeśli ktoś tego nie zrobił, bo po prostu wszystko będzie w jednym miejscu, tak? Ja będę starał się robić takie filmy bardziej dla średnio zaawansowanych i takich, no może nie 100% początkujących osób, z tego względu, że jak powiedziałem, tych początkujących rzeczy w internecie jest bardzo dużo, one są już trochę przeładowane, więc ja postaram się podchodzić do tematu troszkę w inny sposób. No i na przykład ostatnio zrobiłem też, jakbyście serknęli w międzyczasie na bloga, wrzuciłem też parsowanie, tworzenie, taki tworzenie pliku Excel z klas Javowych, tak, z kolekcji Javowych, więc to też może się komuś przydać jako taka ciekawostka do swojego portfolio. Słuchajcie, to może zaczniemy w ten sposób. Ja używam IntelliJ'a w wersji Ultimate, natomiast Community do Spring Boota też będzie bardzo rozsądnym wyjściem. Przechodzę sobie teraz, wy tego nie widzicie, bo robię to teraz na drugim ekranie. Niestety dopiero mi się okienko pojawi. O, na tym ekranie mi się dopiero okienko pojawia. Mam nadzieję, że widać. Ja mam was zasłoniętych czatem i YouTube'em, więc nie bardzo widzę, czy dobrze streamuję, ale przestawię się. Okej, widzicie to, co ja teraz, bardzo dobrze. I co następnie zrobimy? Oczywiście uruchamiam sobie Spring Initializer, bo chciałbym to zrobić w bardzo prosty i płynny sposób, więc tworzę sobie jakąś grupę. Oczywiście tutaj na wstępie, na tym webinarze nie będę tego omawiał, bo mam naprawdę dużo rzeczy do zrobienia. Ja będę dużo rzeczy kopiował też i jakby tak komentarze będę starał się kopiować, jakieś trudniejsze metody, tak aby móc dłużej je omówić. No, bo też chciałbym potestować, bo zrobimy sobie tak zwaną storage app, czyli aplikację przechowującą pliki na serwerze i zarządzanie nimi. Zrobimy to w dwóch wersjach, jeszcze jak się oczywiście uda. Pierwsza wersja to będzie przechowywanie plików totalnie na dysku, tak, czyli takie local files, a drugie zrobimy sobie przechowywanie blobami na bazie MySQL na przykład. A jeśli nie zdążę tego dokończyć, to pokażę wam, czy oczywiście udostępnię wam na gicie projekt i będziecie mogli oczywiście sobie też i to pobrać i się tym pobawić. Jeżeli Lucky Łukasz, odpowiadam ci, jeżeli nie brałeś udziału jeszcze, czy nie bawiłeś się Springiem, odnajdziesz się, przynajmniej dlatego, że będziesz wiedział, co cię czeka dalej, no nie? To jest tak, że no wiecie, no Spring Boot i Java, generalnie Spring Boot dla Java jest nierozłączny, tak? Spring Framework tak naprawdę, więc tu zalecam od razu się, czy może nie od razu się tego uczyć, ale zalecam ucząc się Java w międzyczasie polubiać jakieś blogi polskie bądź zagraniczne ze Spring Bootem, ze Spring Frameworkiem i tak dalej, żeby już pomału się przygotowywać do tego, co będzie na przyszłość, no nie? Co dla was do nauki, więc warto byłoby popatrzeć, co chociażby można ze Springa zrobić i o ile rzeczy on ułatwia. Przechodzę dalej do grupy. To czy grupa ADV, wpisam sobie DevLab, tak się nazywa firma. Demo wpiszę sobie, no nie wiem, Storage App na przykład w ten sposób. Może zrobimy to Camel Case'em, Storage App. Tu będzie projekt Mavenowy, można zrobić oczywiście również Gradle'owy. Ja tu na razie nie będę kombinował, będzie to zwykły Maven. Jar bądź var nie ma znaczenia, no ma takie znaczenie, że jeżeli chcielibyśmy to deployować ręcznie na serwer Tomcatowy, no to lepiej zrobić sobie od razu vara, bo nam dojdzie dodatkowa klasa, która nam ustawi kontekst serwletów bezpośrednio dla kontenera aplikacji. Natomiast w obecnym przypadku przy testowaniu i zabawą teraz tego na lokalhoście nie ma takiej potrzeby. Java może być 1, może być 8, nie ma znaczenia, wybiorę sobie tą 8, starsza Java. Klikam Next. O, oczywiście nie może być tutaj dużych liter. Co tutaj sobie do tego dobierzemy? Mam nadzieję, że ktoś z was słyszał bądź dopiero ma zamiar się na ten temat uczyć, więc polecam. Lombok fajnie pomaga w tworzeniu getterów, setterów, konstruktorów, to stringów, hashcodeów i tego wszystkiego, całego tego boiler code plate'u, który jest potrzebny do jakby działania naszej aplikacji. Więc użyjemy Lomboka, pokażę też mniej więcej, jak on funkcjonuje dla tych, którzy go nie widzieli.
Do tego, co dorzucimy sobie, jakiegoś weba potrzebujemy, cały web zarzucamy. Tutaj będzie Tomcat i jak widzicie, cały RESTful Web Service. Pomoże mi to również stworzyć w późniejszym etapie, gdybym chciał dodać sobie na przykład jeszcze Spring Data, to też oczywiście musiałbym mieć tą zależność, więc już sobie w tym momencie ją zaznaczę. Co do bazy danych, dodamy później. Jeżeli zdążymy dzisiaj, to dodamy później. MySQL-a dodałbym, no i cały JPA, tak? Java Persistence API, po to, aby móc zarządzać encjami i tworzyć sobie encje właśnie i adnotacje dla Hibernate'a, tak aby na przykład Hibernate automatycznie tworzył mi i relacjonował wszystkie bazy danych. O, mistrz Rafał napisał, że właśnie zaczyna z Lombok, no to świetnie. Jak mówię, na szkoleniu, które tam proponuję Wam później, ewentualnie na moim blogu, ja staram się też, jestem w trakcie przygotowania takiego fajnego w ogóle bloga, czy wpisu o Lomboku. Obecnie Wam po prostu pokażę, jak to działa mniej więcej i nie będę się zagłębiał w bardzo techniczne sprawy, po prostu będę z niego korzystał. Więc Rafał, taki mały wstępik, a jakby chciał rozszerzyć temat, to po prostu śledź bloga ewentualnie. Dobra, myślę, że mam wszystko. W webie mam web, w core mam Lombok, w SQL-u i NoSQL-u na razie nie zaznaczam sobie nic. Ja tu widzicie, mamy dużo innych zależności, które możemy z automatu dodać. Jeżeli któryś ich nie ma, albo korzystamy, na przykład chcemy korzystać z innej biblioteki, to naturalnie wystarczy wejść sobie na stronę Mavena i pobrać zależność, którą sobie życzymy. Klikam Next. Dobra, to jest ścieżka dostępu. Niech to będzie e-project storage app. To mam w zasadzie wszystkie pliki w tym folderze. Klikam Finish. No i tu mi się tworzy, może wezmę na pełny ekran. Tutaj mi się właśnie stworzyła moja struktura projektu. Dla tych, którzy pierwszy raz widzą to okno i pierwszy raz tworzą aplikację w Spring Boot'cie, mogę powiedzieć, że tutaj generalnie tak zawsze będzie wyglądać projekt, tak? Jeżeli korzystamy z Mavena i Spring Boot'a, będziemy tworzyć sobie to wszystko w ten sam sposób. Idea, Maven, gitignore, mvn, ten plik i ten plik, czyli storage app i ml. Również to są pliki IntelliJ'owe plus Mavenowe, czyli te, które za bardzo nie interesują, w sensie nie edytujemy ich w tym momencie. PomixML jest to oczywiście folder plik zależności w formacie XML. Tutaj będziemy sobie te zależności dodawać, jeżeli jakieś będziemy jeszcze potrzebować. Jeżeli ktoś już miał styczność z Mavenem, to doskonale wie, że ten plik to takie tak zwane zarządzanie zależnościami, bibliotekami tak naprawdę można powiedzieć i zarządzanie wersjonowaniem tych bibliotek, no nie? Bo jak zauważmy, możemy tutaj dopisać również version i możemy sobie dorzucić wersję biblioteki, z której chcielibyśmy na przykład skorzystać, prawda? Ja używam Lomboka, jest optional true, to i oczywiście mógłbym użyć jakiegoś wersjonowania wersji tego Lomboka, Java wersji użyłem sobie 1.8, jak widzicie, czyli to wszystko jest tutaj ładnie wypisane i mogę zarządzać sobie tymi zależnościami. Następnie mamy maina. W main mamy coś takiego jak dwie paczki, devlap i storage app. I mamy tutaj oczywiście nasz server initializer. I teraz tak, podejrzewam, że są osoby, które właśnie jak tutaj ktoś już wspominał, zaczynał dopiero ze Springiem. Generalnie o co tutaj chodzi? Zaczynać należałoby od tej klasy, czyli storage app application. Postaram się tylko skrótowo mówić, bo jak mówię, mam dużo pracy, a już kwadrans minął, a ja chciałbym Wam pokazać aplikację, więc tu będę tylko tak mówił zdawkowo. Generalnie adnotacja Spring Boot Application załatwia nam szereg różnych adnotacji, które są tworzone przy Springu, prawda? Czyli ten cały kontekst i tym podobne rzeczy. To wszystko nam załatwia Spring Application. To jedna anotacja. Ona nam uruchamia. Co tak naprawdę robi nam Spring Application? Spring Application ma jedną metodę, która tak naprawdę nam uruchamia naszą własną klasę, prawda? Czyli tak jakby main args mamy tutaj w naszych argumentach, mamy po prostu naszą klasę, którą tak zwany container Springa ładuje nam tą klasę i skanuje wszelkie zależności już jakby od tej klasy w górę, tak? Czyli ta klasa tak naprawdę musi być jakby najwyżej w hierarchii, tak to mogę nazwać. Jeżeli mamy folder w folderze, to ta klasa Spring Application, Storage App Application powinna być przed, tak? Czyli jakby wyżej w hierarchii. Wszystko inne będziemy rzucać sobie do Storage App. I teraz Krzysztof pytasz mnie, czy jest jakaś praktyka odnośnie tworzenia paczek przy budowaniu projektów Spring.
Nie, wiesz co, generalnie ważne jest to, aby tworzyć to w taki sposób przede wszystkim czytelny, tak? Jeżeli masz kontrolery, ładujesz je w kontroler, jeżeli masz serwis, to serwisy. Ja spotkałem się z dwoma różnymi w pracy modelami. Albo tworzymy serwisy, mamy wszystkie serwisy w jednym miejscu, albo wszystko zaczyna się od modelu, prawda? Czyli mamy, że mamy model user, to tworzymy sobie folder user i wszystko odnośnie tego usera znajduje się w tej paczce. No, zależy od wielkości projektu, prawda? To myślę, że nawet jakbyś tak poszperał, czy w ogóle popatrzylibyście sobie na GitHuby różnych ludzi, to zauważylibyście, że naprawdę jest to dość rozległy temat, aczkolwiek no, staramy się tworzyć jakby coś w hierarchii MVC, prawda? Model View Controller i tak nazywać sobie te nasze paczki. Co mamy dalej? Dzięki temu, że wybrałem sobie var, a nie jar wcześniej w PoMXML, pamiętacie? Bo ja mam w tym momencie var. Pokażę, w którym to jest miejscu. Tutaj. Widzicie? W packaging var. To jest tak naprawdę tylko pakowanie plików. To jest archiwum, prawda? Tak, jar to również jest Java archive, taki skrót, prawda? Var to jest to samo. Pakujemy tylko tak naprawdę w inny sposób nasze pliki. Co następnie? Mamy tak coś jak Servlet Initializer. To jest właśnie to, co wspominałem. Aby nam aplikacja po deployowaniu na Tomcat również nam zadziałała na zewnętrznym serwerze, prawda? Żebyśmy nie otrzymywali 404, czyli strona nie istnieje. Więc pozwala nam przekierować kontekst aplikacji jakby na folder, który znajduje się w serwerze. Ale tu na razie nie będziemy robić nic tak naprawdę. Rafał, być może dlatego, że szybciej dostaję napisy niż mówię, bo wiem, że jest opóźnienie. Parę sekund dosłownie nawet, więc ja szybciej czytam niż ty, niż dokończam zdanie, czy mi już słyszysz. Dlatego tak to wygląda, więc będę starał się odpowiadać na komentarze w czacie z opóźnieniem po prostu. Co robimy teraz? Słuchajcie, no przede wszystkim stworzę sobie paczkę. Stworzę sobie takie dwie paczki. Bo będę robił local storage i database storage, więc tworzę sobie paczkę pierwszą, ona się będzie nazywała. Local storage. No i w local storage od razu przejdę do rzeczy i stworzę sobie. A może wiecie co jeszcze? Sekunda, o tym modelu wspominałem, prawda? Więc załóżmy, że będziemy mieć w aplikacji jakby takie dwa człony, dwa moduły, więc mamy local storage i zrobię sobie od razu drugi moduł i to będzie moduł. Database storage, a w local storage zrobię sobie od razu package model i mam local storage model, a w modelu stworzę sobie klasę, która się nazywa po prostu local file, prawda? To będzie moje pojo, encja taka, może to być kiedyś tam encja, prawda? Obecnie jest to po prostu zwykła klasa, która będzie mi reprezentować pojedynczy plik. Co w tym pliku chciałbym wiedzieć? Co bym chciał wyciągać na zewnątrz? A to, co tutaj wam wrzuciłem, zaraz to zobaczę, to, co wam tutaj wrzuciłem, chciałbym wyrzucać takie rzeczy jak nazwę pliku, datę utworzenia pliku, rozmiar pliku w bajtach, link do pobrania, skasowania. Generalnie tutaj powinien być button, prawda? Już nie miałem czasu, ale wystarczyłoby ten link podlinkować pod button i zmienić sobie z geta na zrobić sobie z tego po prostu metodę delete w HTTP i działałoby bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mamy typ pliku, który jest również automatycznie generowany, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pięć różnych pól klasy muszę zrobić, które będę chciał sobie wyświetlić. Ja może, żeby teraz troszeczkę przyspieszyć ten temat również, to sobie to skopiuję i pokażę wam, co to tak naprawdę będzie. To będzie to, prawda? Potrzebuję sobie name'a, creation time, last modified, tak? Size, download URI, file delete URI i file type. To są rzeczy, które potrzebuję. No i teraz zaczynamy się bawić z lombokiem, ponieważ co nam daje lombok, za co ja też go lubię bardzo. Zauważcie jedną rzecz. Teraz powinienem był zrobić gettery, settery, prawda? Gettery, settery, konstruktor, jeśli nie potrzebuję, to nie. Jeżeli potrzebuję, to pełnoargumentowy i tak dalej. Spróbuję zrobić na razie konstruktor pełnoargumentowy. No mam już trochę kodu, prawda? No i gettery i settery do tego wszystkiego. Co do gettery, spójrzcie, tego jest. No już trochę nam się ta klasa robi duża, prawda? Ja to wszystko mogę zastąpić jednym fajnym
jedną fajną anotacją, a na mianowicie anotacją data. Co nam data? Data. Data załatwia nam takie rzeczy jak get, set, to string, hashcode, tu mam błąd. Ta anotacja nam ten temat załatwia, prawda? To wszystko dostajemy już z automatu i nie potrzebujemy tego po prostu pisać. Gdybym na przykład spójrzcie w tym momencie chciał zrobić sobie name, albo po prostu uznałbym jednak, że powinno być file name, no to już robi mi się błąd w takiej postaci, że wszędzie muszę zmieniać, prawda? Tu gdzie zrobiłem, muszę to po prostu zmieniać i kasować. Mając lomboka, ja to po prostu wszystko wywalam. Zostaje tylko przy tym i co bym teraz sobie nie zmienił, to po prostu jest poprawnie, prawda? Z tego względu, że dopiero przy kompilacji aplikacji tworzyć się będą właśnie gettery, settery, to stringi, hashcode i tym podobne rzeczy. Gdybym potrzebował jeszcze, obecnie oczywiście mamy konstruktor bezargumentowy, natomiast gdybym potrzebował konstruktor argumentowy, to wystarczyłoby sobie tylko dodać all args constructor. A jeżeli oczywiście stworzyłem sobie pełnoargumentowy, no to nie mam tego bezargumentowego, dlatego dodam sobie jeszcze automatycznie no args constructor. No i dzięki temu załatwiłem sobie całą moją klasę, całe moje pojo w ten sposób, że posiadam już jakby no pełną funkcjonalność tej klasy podstawowej. Więc local file sobie spokojnie zamykam, już nie jest mi to w ogóle potrzebne, prawda? No ale w local storage oprócz modelu zrobię sobie jeszcze coś takiego jak paczkę o nazwie controller. Controller. Tak, Rafał, Lombok działa poprawnie, niż klasa z Entio, nie ma z tym najmniejszego problemu. Należy natomiast uważać, jeżeli korzystamy z IntelliJ'a, aby ściągnąć najnowszy plugin do Lomboka, ponieważ nie każdemu, też prowadząc zajęcia szkoleniowe, zauważyłem, że kursanci czasami nie działa im Lombok, ponieważ nie mają pluginu do IntelliJ'a. Wystarczy wpisać sobie IntelliJ plugin for Lombok, na przykład w Google, i tam będzie bardzo fajne tutoriale, jak sobie to po prostu pobrać. Najprostszym sposobem będzie też sobie wejść do files, tu gdzieś nie, już dawno temu to robiłem, nie pamiętam gdzie to mam, ale tu gdzieś są chyba pluginsy. Były. Lombok plugin. I tu możemy sobie dodać pluginy również, o mówicie, enable version warning, tutaj jest takie rzeczy, albo enable missing Lombok dependency warning for entry project. Na przykład jeżeli mamy jakiś projekt, a projekt rusza z Lomboka, my nie mamy tych zależności, to może nas o tym poinformować. Dobrze jest, generalnie IntelliJ bez pluginu do Lomboka nie działa, tak? Też warto zauważyć, że jeżeli sobie aktualizujemy IntelliJ do nowej wersji, czasami wychodzą aktualizacje dość często, to musimy sobie również aktualizować plugina do Lomboka. Ostatnio zrobiło mi się to automatycznie, a przedostatnio nie, więc warto na to zwrócić uwagę. Słuchajcie, zrobiłem sobie teraz local storage model i controller. Ten folder controller wskoczył mi w model, prawda, jak widzicie. Więc ja po prostu zrobię sobie refactor na szybko i wywalę go z model. Bo chcę go po prostu mieć w storage'u, czyli poukładane trochę w ten sposób, prawda. Czyli mamy DB storage, póki co nie używaliśmy, mamy local storage. I mamy tutaj kontroler i model, prawda? No i co robię w kontrolerze? No w kontrolerze będę sobie, stworzę sobie przede wszystkim jakiś restowy kontroler. Nazwę go sobie local storage controller. I w tym local storage kontrolerze oczywiście najważniejsze adnotacje. Przede wszystkim musimy dać znać naszemu kontenerowi Springa, aby skanował tą klasę i przekierował kontekst serwletów na tę klasę, ponieważ jeżeli zaznaczymy sobie właśnie adnotację REST controller, to wszelkie zapytania z strony internetowej przychodzące, tak, wszystkie requesty będą kierowane w klasę REST controller, a tam już bezpośrednio do konkretnych metod. Gdyby tego nie było, to nie moglibyśmy przekierowywać tych metod. Następnie, co musimy tutaj zrobić? Można bądź nie trzeba, tak? Robić sobie coś takiego jak cross origin. Cross origin uwalnia mi, jakby odblokowuje mi dostawanie się do mojej aplikacji poprzez
No, stronę internetową na localhoście, prawda? Gdzieś tam nie będzie z tym problemu, natomiast jeżeli bawimy się localhostem przez localhost, to czasami początkujące osoby mają z tym problem, że nie mogą się połączyć z własną stroną internetową. Na przykład Chrome albo Firefox mówił mu, że jest warning cross-origin not allowed, no i jest problem, prawda? Więc ja to blokuję, od razu robię sobie notację cross-origin i do tego dorzucam sobie jeszcze request mapping. Request mapping tutaj nie jest wymagany, jeżeli w środku będzie tylko jedna metoda, prawda? Ona będzie automatycznie mapowana po get mapping, post mapping i tym podobne. Ja jej używam po to, żeby dorzucić sobie tak by przedrostek, no nie? Ponieważ moim przedrostkiem w tym momencie to będzie takie coś. Zgodnie z restem powinienem nazywać i używać jak najmniej linków, a linki powinny świadczyć o tym, do czego ta metoda służy. Więc tutaj myślę sobie, że mogę spokojnie sobie napisać API localhost. Może tak, może nie localhost, tylko API local myślnik files. No i piszę coś takiego. Zaczniemy bawić się teraz klasą. Tak, Leki Łukasz zadać pytanie, jak dodać Lombok do tworzonego już projektu, żeby się z nim pobawić. Przede wszystkim no, do IntelliJ'a plugin, poza tym dodajesz sobie po prostu zależności. Wystarczy tylko dodać zależności bądź w Mavenie, bądź w Gradle, prawda? Ja mam tutaj zależność, pokażę Ci. Widzisz, tu jest zależność Lomboka w tym miejscu. Dobra, lecimy dalej z tematem. Słuchajcie, teraz tak. Chciałbym właśnie, aby moja ścieżka dostępu do plików była jasno określona i żeby ona znajdowała się zawsze tam, gdzie znajduje się rozpakowana właśnie już aplikacja Tomcatowa. Czyli w tym momencie robię sobie dwie zależności. To będzie servlet context z klasy Java servlet context. I tutaj zdajemy sobie z adnotację, że jest to dla ścieżki plików ścieżka tymczasowa. String upload to będzie mój string, który będzie przechwycał właśnie tą ścieżkę, plus jeszcze dwa, z tyłu jeszcze będzie jakiś tam slash, na przykład folder uploads. Następnie użyjemy sobie tej konstruktora i tylko zrobię konstruktor na servlet context, z tego względu, że chcę tu zależność automatycznie wstrzyknąć. I tutaj widzicie, od razu w Spring 2.0, Spring Boot 2.0, w tej wersji nowszej Springa, nie muszę dodawać czegoś takiego jak autowire tutaj, prawda? Z tego względu, że wstrzykiwanie zależności odbywa się automatycznie, jeżeli klasa ma adnotację ResController, Controller, Component, Service i tym podobne i ma konstruktor. Wtedy zależności wstrzykiwane są automatycznie. Także jeżeli zrobimy to coś takiego tutaj jak auto wired, to jest informacja o tym, że jest to, no jest to po prostu niewymagane, tak? I słuchajcie, mam jeszcze do Was jedną taką ciekawą rzecz w międzyczasie. Szkolenie, o którym Wam wcześniej mówiłem, wygenerowałem sobie do niego 10 kodów rabatowych, takich 30-procentowych na to szkolenie i będę te kody rabatowe wklejał co chwilę w czat. Dobra? Właśnie wklejam pierwszy kod, kodów będzie 10, będę co chwilkę te kody wklejał. No to pierwszy ten lepszy, bo kody są jednorazowego użytku, więc kto będzie chciał skorzystać w późniejszym czasie, do 21 stycznia ma czas. Więc sklejam pierwszy kod. I te kody będą dostępne dla Was wszystkich. Że wkleiłem pierwszy. Słuchajcie, teraz tak, przechodzimy sobie dalej i dorzucamy pierwszą metodę, tak? Będę chciał przede wszystkim, aby moja metoda, tu już będę też sobie rzeczy wklejał, będę Wam opowiadał i wklejał, aby było po prostu troszkę szybciej.
Teraz zrobimy sobie metodę, która będzie mi tworzyła folder za każdym razem, kiedy tego folderu nie będzie, prawda? Czyli restartuję na przykład aplikację. Jak widzicie, mam serwer kontekst, no nie? Czyli za każdym razem ten kontekst może się zmieniać, jeżeli aplikacja będzie startowała od nowa. I folder będzie tworzony tak naprawdę w tempie. Zaraz zobaczycie, jak uruchomię aplikację, gdzie ten folder tak naprawdę się utworzył, bo to nie będzie ani dysk C, tam goły, ani nic, bo nie wskazałem z tej ścieżki docelowo. Zrobiłem ją poprzez, dopiero po wyładowaniu aplikacji, ona się stworzy. Więc potrzebuję zrobić sobie taką metodę, która mi utworzy taki folder. No i co ja zrobiłem? Moja metoda jest oczywiście voidowa, jest prywatna, ponieważ będzie odpalana tylko i wyłącznie w tym miejscu i będzie uruchamiana razem ze wstrzykiwaniem zależności i wstawianiem bina, tak? Czyli ładowaniem kontekstu przez Spring Boota i będzie ładować i tworzeniem od razu jakby obiektu mojej klasy, tego mojego kontrolera, local storage controller. A żeby tak się stało, to tutaj muszę sobie dodać jeszcze oczywiście moją metodę w konstruktorze create directory, tak? Czyli za każdym razem, kiedy uruchomię konstruktor, stworzy mi się folder przechowujący moje pliki. O, ktoś tam już kod złapał, fajnie. I teraz słuchajcie, co tutaj zrobiłem? A przecież upload jest to string, zwykły string, przez który wywołuje oczywiście mój servlet context i on ma taką metodę jak getRealPath, tak? Czyli on zbiera tą pełną ścieżkę, plus dorzucam do tej ścieżki sobie to, co tutaj chcę. Następnie, żeby wam to pokazać, wyświetlić, na razie nie używam żadnego logera, mógłbym po prostu użyć sobie logera, prawda? Byłoby to czytelniej. Nie używam klasy logger póki co, żeby za bardzo kodu nie zaciemniać. I zrobiłem sobie uppercase, tylko dlatego, żeby było w konsoli widoczne z dużych liter. Używam klasy path. Klasa path będzie na szkoleniu bardziej omawiana. Natomiast ona ma również Spring udostępnia nam taką fajną klasę jak path gets. I tu mogę wrzucić sobie pełną ścieżkę. Po tym pliku path będę miał pełną ścieżkę dostępu razem z serwet kontekstem i z moim uploadem, prawda? Czyli doklejoną tą wersją. I następnie co robię? Dlaczego potrzebuję obiektu klasy path? Dlatego, że mój file create directories, moja klasa file przyjmuje po prostu właśnie tą klasę tutaj jako argument do tej metody create directories. I następnie, jeżeli nie istnieje taka ścieżka, to ją po prostu tworzę, prawda? I to w zasadzie tyle. Ja bym tę aplikację już mógł spokojnie odpalić i pokazać, jak tutaj to działa, ale polecimy sobie trochę jeszcze dalej do tego. I tworzymy może przy okazji pierwszą klasę, która będzie odpowiedzialna, pierwszą metodę, która będzie odpowiedzialna już za pobieranie wszelkich, a może nie za pobieranie, tylko zaczniemy sobie robić od uploadowania plików na serwer, no nie? I teraz tak, żeby cokolwiek mógł stworzyć plik na serwer, to potrzebuję stworzyć metodę post mapping, tak? Będę ją mapował po zapytaniu post. Szerzej o czasownikach HTTP, oczywiście i na moim blogu to się niedługo pojawi. Dużo informacji macie w internecie, ja po nagraniu również na blogu wrzucę linki, z których korzystałem i które są pomocne nauki. A poza tym, no mówię, resztę też mówimy sobie na szkoleniu, nie? Post mapping, gdybym chciał wysłać coś w ciele metody na serwer, serwer będzie to odbierał po prostu, tak? Ja muszę wysłać w stronie internetowej, muszę wysłać coś metodą post, a ten serwlet tutaj będzie mi przekrywał i nasłuchiwał metody post po slashu upload, prawda? Czyli mamy REST API, REST request mapping mamy API, local files slash upload i tutaj po nasłuchu potrzebujemy takiego argumentu jak file i to będzie tak zwany multipart file. Pliki wysyłane są partiami właśnie, czyli tak zwanymi blokami ze strony przez nasz internet i ze strony internetowej z naszego klienta na serwer, prawda? Dlatego potrzebowaliśmy zrobić sobie multipart file, a nie file. Więc teraz tak naprawdę będziemy tworzyć nowy wątek, który będzie odbierał jakby party naszych plików, części i składał je do kupy, tak? Dlatego będziemy potrzebować sobie tworzyć input streamy i podobne rzeczy. Co tu potrzebuję? Tworzę znowu sobie klasę path, łapię sobie z tego pliku oryginalną nazwę plus oczywiście jego ścieżkę, tak? Którą mam już skonfigurowaną wyżej. Następnie co? Używam takich klasy files i ona ma taką fajną metodę statyczną jak copy. Co następnie? Ten mój file otwieram w nim
sumień wyjściowy, dorzucam ścieżkę, trochę jak konstruktor to wygląda, prawda? Pobieramy trzy argumenty, otwieram ścieżkę i używam takiej klasy jak standard copy option z fajnym enumem replace existing, dlatego że jeżeli plik już się pojawił, to będę chciał go po prostu zastąpić. Swaggera tu w tym momencie nie zdążę, ale tak, na szkoleniu używamy Swaggera do testowania endpointów. Bardzo fajna biblioteka do gromadzenia dokumentacji restowej. Wkleję wam jeszcze troszkę tych kodów, bo obiecałem, że będę wam to wklejał regularnie. Jak których nie zdążę wkleić, one będą dostępne potem na blogu, więc będzie można z nich skorzystać. Mamy postmapping, prawda? W tym momencie jestem już w stanie odebrać pliki i zapisać je w tej ścieżce, tak? Można oczywiście użyć jeszcze innych założeń w tej metodzie. Można byłoby się bardziej rozpisać. Ja używam najnowszych metod, które są dostępne w Spring Boot'cie. Dzięki temu mam kod zrobiony bardzo zwięźle, prawda? Dwie linijki i plik jest pobrany. Co następnie powinniśmy zrobić? Plik pobrać, prawda? Więc abyśmy mogli plik pobrać, to użyję takiej metody. Użyjemy sobie oczywiście getMapping. I tu będę korzystał z... Może tak, download sobie zrobimy. I tu użyjemy sobie pathParam. I w pathParam użyjemy sobie filename. Coś takiego. No i ja tutaj wam również wkleję to, co... Zaraz to wszystko. To rzeczy, które są pokomentowane, będą zaraz przeze mnie omawiane. O co tutaj generalnie chodzi? Mamy getMapping. Jeżeli ktoś jeszcze nie spotkał z takimi anotacjami, to możemy pobierać dane ze ścieżki URL za pomocą anotacji path variable, prawda? Czyli wszystko to, co znajdzie się w klamrach, czyli to, co będzie za klamrami, tak? Jakby po slashu, będzie przypisywane do tego pliku. Do tej zmiennej file name. Gdybym na przykład, no prosty przykład może podam. Mamy tutaj aplikację, którą otworzyłem, prawda? I zobaczmy, że jeżeli chcę skasować plik, to używam takiej ścieżki, może to powiększę. Jeżeli chcę skasować plik, to używam sobie takiej ścieżki jak API local files, delete. I to, co jest po delete, to jest nazwa pliku, prawda? Jeżeli ja, to zobaczcie, jeżeli teraz tą nazwę pliku wrzucę sobie Ctrl-C i wrzucę sobie tutaj i odpalę, tu się nic nie stało, bo jest method not allowed, tak? Dlatego, że ona powinna mieć get, ona powinna mieć delayed. Ale gdyby mógł to zrobić na przykład poprzez postmana, którym się zaraz otworzy, to jestem w stanie to skasować. Pokażę wam to już teraz, żeby zobrazować, że ścieżką również mogę po prostu pliki kasować. Więc zauważmy, pobieram sobie wszystkie pliki. Ileś tam ich jest, prawda? Mam ten plik tube.png i teraz, żeby go skasować, wystarczy, że kliknę tutaj. Zmienię jakby metodę HTTP na delayed i mam oczywiście to, co jest tutaj, ten tube.png, to jest to, co w tych klamrach wam mówiłem, prawda? Czyli to jest to. O, ten file name. I on jest tutaj mapowany do tego path variable, tak? Czyli do zmiennej w ścieżce. Klikam send, dostaję status 200 i patrzymy teraz z powrotem na listę plików i już zmniejszyła mi się lista o ten plik właśnie, bo nie mam tego tube. Widzicie, tu nie ma i tutaj nie ma. Czyli plik został skasowany. Tutaj mamy metodę, trochę może zmniejszę, która ściąga nam plik, przekazuje nam plik do naszego klienta, czyli do strony internetowej. Co to potrzebujemy? Używamy tutaj, Servlet Response akurat nie używam, tak? Bo zakodowałem jedną rzecz, którą mogliby skorzystać. Co tu należałoby zrobić, żeby skorzystać z drugiej wersji? Odkomentować to, co jest zakomentowane i Response Entity Resource zamienić na void. Po prostu, prawda? Więc to wszystko będzie na gicie, też będziecie mogli sobie potestować. Wówczas jest potrzebny HTTP Servlet Response. W obecnym przypadku nie, ponieważ tak jak zwykle, pobieram ścieżkę, używam klasy springowej resource,
Następnie file, to jest zwykła klasa javowa, prawda, która tworzy nam plik. Mój target file to jest ścieżka dostępu po prostu. Następnie pobieram od niej content type. Potrzebuję content type, ponieważ gdybym nie określił content type'u w ogóle, to byłaby taka dziwna sytuacja, że pliki by mi się pobierały. Pobrałbym plik, ale być może nawet, albo nawet przeglądarka by mi go nie chciała pobrać po prostu, tak? Nie miałbym kliknąć na pobierz plik. Więc to są też takie zabezpieczenia, dlatego content type trzeba określić. Gdyby content type nie został określony, będzie to defaultowo octet stream, prawda? Jest to również plik do poboru, aczkolwiek mówię, jeżeli chcemy na przykład przechowywać pliki tylko obrazów, bądź na serwerze przechowywać tylko pliki na przykład jakichś plików excelowych, żeby ktoś nam nie wrzucił czegoś innego, to warto byłoby to uzupełnić. Tak, przy upload nie ma slasha. Bo przed download też go nie powinno być. Dzięki za uwagę. Dlaczego? Dlatego, że mamy API localhost files i tu już mam slash, prawda, w tym miejscu. Więc tu go po prostu nie potrzebuję wpisywać. Żeby nie było dwóch. Tak, dzięki za uwagę. To był akurat malutki błąd. I teraz tak. Co robię następnie? Używam sobie z klasy files probe content type. Automatycznie na podstawie wartości pliku pobieram, na podstawie opisu pliku pobieram, co to jest plik, czy to będzie image, czy to będzie plik jakiś graficzny, bądź plik wykonywalny. Tutaj zrobiłem sobie z auto, tylko żeby wyświetlić, co to za content type. Następnie zwracam go klasą response entity, ustawiam content type na media type, parse media type i tu ustawiam mój typ, czyli image. Następnie dodaję header, nagłówek do wysyłki na mój response, dodaję mu HTTP headers, content disposition i attachment file name plus moja nazwa pliku. Musi to być, ponieważ to znaczy załącznik, tak? Z dwoma też zadziała, jasne, że tak. Problem polega na tym, że jeżeli chcielibyśmy coś wysłać na, żeby strona internetowa wykryła, że jest to załącznik, żeby nasza przeglądarka to wykryła, to potrzebujemy po prostu określić, że jest to załącznik i nam wtedy się otworzy takie fajne okienko do poboru plików po prostu, tak? Automatycznie go ściągniemy, a nie otworzymy na przeglądarce na przykład. A w ciele przekazujemy właśnie resource. Moim resource'em jest ten właśnie plik. I co następnie? Wystarczy tylko, że aplikację sobie odpalimy i sprawdzimy, czy działa. Tylko jeszcze mała uwaga, przejdziemy sobie może teraz jeszcze do takiego pliku w resource jak application properties. I tu póki co mam pusto, natomiast jestem w stanie tutaj ustawić, Spring pozwala mi tutaj ustawić takie rzeczy jak wielkość pliku, którą chciałbym wysłać na serwer, ile ma być jeden part, ile ma być zapisywanych. No, bez żadnego już nie, tak. Będzie można obejrzeć. Następnie tak, co do tych anotacji. Ja też skupiłem Wam anotacje, które są odpowiedzialne za to właśnie multipartowanie plików, tak abyście to już mieli też na zaś. I tutaj jest. Przede wszystkim ustawiamy, aby serwer przyjmował pliki. Druga sprawa, to tak można powiedzieć taki bufor zapisu na dysku, tak? Od 2 kilobajtów odebranych w buforze już zacznie być plik zapisywany na dysk, czyli nie przechowany w pamięci, a zapisywany już na dysk. Maksymalna wielkość pliku, która może zostać wysłana, to jest 15 MB i maksymalne zapytanie 20 MB. Tak naprawdę tutaj powinno być 15-15, ponieważ i zapytanie, i plik jest tej samej wielkości. Może gdyby on był jakkolwiek pakowany, aczkolwiek w tym akurat przypadku nie ma to znaczenia, więc zaznaczamy sobie tutaj i tutaj po 15 MB. No i teraz, gdybym chciał przesłać większy plik, dostanę błąd serwera, będzie błąd 500 informujący o tym, że plik nie jest w stanie zostać pobrany, czy nie pobrany, tylko wysłany na serwer, ponieważ jest za duży. I tu właśnie przychodzą nas pomocą te adnotacje servletowe Springa, które nam blokują wysłanie czegoś wielkiego na serwer i zablokowanie na przykład, albo zablokowanie na miejsce na dysku. I jeszcze może ustawię sobie port, ponieważ defaultowy jest 8080, stawię sobie port 8081. I już widzę, że jest taka godzina, zanim się to włączy, to ja Wam pokażę teraz
aplikację, którą moglibyśmy zrobić jeszcze poprzez bazę danych. Jak to się będzie różniło tym, tutaj ja Wam pokażę po lewej stronie po prostu, to wszystko oczywiście będzie na gicie. Tu dwie wersje, mamy local storage, który stworzyłem, prawda? A dodatkowo mamy jeszcze ten kontroler, który też zrobiliśmy wspólnie, a mamy jeszcze coś jak DB storage i kontroler plików do bazy danych, zapisywania bazy danych. I to też będziecie mieć już ode mnie na gicie. A wracając do naszej aplikacji, ona mi wystartowała na porcie 8081. Tutaj widać. I teraz przechodząc sobie jeszcze do kontrolera, ja widzę, co tutaj mam. Tak naprawdę dostałem tylko, stworzyłem sobie tylko otworzenie ścieżki i widzicie, tutaj mam informację o ścieżce mojej, gdzie ona została utworzona. Users ABC, AppData, Local Temp, Tomcat, Dogbase 8081, Uploads. Czyli tak totalnie tymczasowy folder, prawda? Widzicie to. Więc tu będę wrzucał sobie teraz te pliki tymczasowo. No i zobaczymy, żeby w ogóle wyświetlić listę plików, to potrzebuję mieć jeszcze jedną metodę, która będzie mi wyświetlała listę plików. Aby wyświetlić sobie listę plików, to muszę stworzyć metodę do tego odpowiednią i też, żeby było szybciej, omówię tą metodę po prostu ją wklejając nasz kontroler. Zaraz po tworzeniu folderów, myślę, że post mapping będzie troszkę niżej, czy upload, download i jeszcze brakuje nam tylko wyświetlania listy wszystkich plików, prawda? Local file musimy sobie importować. I co my tutaj mamy? Po slashu list pobierze mi się cała lista plików, nazwałem sobie tą metodę getResource. Tu oczywiście mamy troszkę więcej zabawy, ponieważ stworzyłem sobie coś takiego jak lambda i poprzez klasę FilesWalk pobieram sobie całą listę plików z tej mojej ścieżki, filtruję po regularnych plikach, czyli że tam się znajdują pliki różne, na przykład pliki serwera bądź pliki Tomcatowe, bo być może albo dzielę inne pliki, na przykład systemowe, to chcę tylko te pliki, które dostałem, które są tak zwane pliki regularne, czyli pliki standardowe. Do tego rozbijam sobie konkretny obiekt na składowe i co dalej robię. Wyciągam sobie wszystkie, czytam sobie atrybuty z tego pliku. Potrzebuję coś takiego jak absolute path, abym mógł wyczytać sobie atrybut z tego pliku, no i przekazuję również do tego wszystkiego klasę basic file attributes i dzięki temu z tego BS jestem w stanie wyczytać, kiedy plik został stworzony i kiedy plik został zmodyfikowany i jakie plik ma, jaką plik ma wielkość, prawda? File download URI to jest mój komponent Balder, którego używam do tego, abym mógł od razu wyświetlić sobie ścieżkę dostępu do pobrania bądź do usunięcia pliku. Widzicie, tu mamy niepełną ścieżkę, mamy tylko API localhost files download, prawda? Dlaczego tak? Dlatego tak, że widzicie, tutaj nie ma tego localhost port 8081. To wszystko będzie mi się włączało właśnie automatycznie. Dzięki temu ja tego na sztywno nie... po prostu nie wpisałem. To jest właśnie też dla początkujących bardzo fajna informacja, dlatego że niektórzy chcieliby, mają z tym problem, prawda? Jeżeli coś deployujemy na serwer, to potem powstaje problem taki, no przecież zaraz nam się zmienił adres, tak? IP nam się zmieni nam się dostęp, folder i te podobne rzeczy. Dlatego używam takich właśnie fajnych rzeczy jak Servlet URI Component Builder i dzięki temu nie bawię się w tym, gdzie ta cała aplikacja została przechowana, na dysku, w folderze, w jakichś, jak tutaj widzicie, Users, App, Data, Local, Temp, Tomcat, Database i tak dalej, Uploads. Tym się nie przejmuję, dlatego że temat załatwia mi właśnie mój kontekst serwletów, a ja dbam tylko o to, aby ostatnia ścieżka była poprawna i ten plik, jak widzicie, jest wygenerowany już automatycznie i spójrzcie, co do niego jest dopisane, jak się cofniemy, to do niego dopisane jest o to, prawda? Localhost. Gdyby to był serwer, jak się na VPS-ie deployował aplikację, to miałbym naprawdę HTTP, jakiś folder, czy jakiś IP, prawda? I inny port i tak dalej. Ale tym się właśnie nie przejmuję. I tutaj co tworzę? Zwracam, jak widzicie, listę nowych plików, które są dostępne na serwerze. Więc może sobie teraz przejdziemy, odpalimy sobie i sprawdzimy, czy
faktycznie tak jest. Najlepiej byłoby, gdybym sobie włączył może Postmana. Zmienił tylko port. Z API local files list. Dobra, jeszcze aplikacji ponownie nie uruchomiłem. Mam aplikację na tym moim porcie. I widzę, że obecnie mam pusto, prawda? Nie mam żadnych plików. Więc teraz, żeby dodać jakikolwiek plik, mogę zrobić to przez Postmana na przykład, bo jeszcze załóżmy nie mam zrobione w tej akurat aplikacji, którą teraz z wami stworzyłem, no nie mam zrobionego jeszcze tutaj czegoś takiego jak wybierz plik, no nie? Bo to jest akurat, tutaj akurat startuje mi Angular na porcie 4200, więc to jest jakby inna aplikacja. Tak, to z wami zrobiłem, to jest aplikacja, która jeszcze nie ma w ogóle frontu zrobionego, więc tu będę potrzebował zmienić metodę na post, z files przejść na upload i do tego upload to oczywiście muszę dorzucić sobie jakieś body, to będzie form data, nazwa pliku file i to nie będzie tekst, tylko file i tu po prostu muszę wybrać sobie plik, który chcę uploadować, tylko teraz zapomniałem jak to nazwałem, przejdę sobie niżej, zobaczę, mam upload i my request file, dobra, i teraz powinienem ten plik zapisać i zobaczymy, czy mi się wyświetli na liście. Jakiś plik. Nie wiem, co to jest za plik w ogóle. Sprawdzę sobie, co tu mam za rzeczy. Aha. Może jakiś plik Excelowy, dobra. Może coś innego, jakiś screenshot. Dobra, może być cokolwiek. I robimy sobie send. Wysłałem Sadus 200. Oczywiście nie obsłużyłem tej metody jeszcze na tak, żeby sprawdzić sobie, co konkretnie chcę, jaką mieć konkretnie odpowiedź, ale gdy przejdę sobie do get i wpiszę list, to powinienem otrzymać już jakiś pierwszy plik. No i otrzymałem plik, który jest na serwerze i on się nazywa właśnie ten plik, który wysłałem, prawda? Tylko tu mam, taka nazwa akurat niefortunna, bo zmieścił png.png i wszystko jest poprawne, prawda? Mam od razu linki. Teraz popatrzcie, mogę ten plik pobrać, klikam sobie tutaj. Musi mi przejść do, jestem, klikam send i plik został pobrany, prawda? I to samo stworzyłem tu, tylko że tutaj zrobiłem sobie już w Angularze, Angular 7, zrobiłem sobie wstęp do tego jakby po prostu jakieś tam dokumenty może sobie prześlemy. Zapisz. I widzicie, mamy dokumenty. I żeby wam pokazać, że faktycznie nie jest to zaszyte ręcznie, tylko automatycznie, to zobaczcie, że Spring Bee sam wykrywa, aplikacja sam wykrywa typ pliku. Image.pg, tu mamy application xzip compressed, image, prawda? Czyli wszystko fajnie śmiga. Ja wiem, że może teraz troszkę szybko wam to pokazałem, aczkolwiek wyrobiłem się, mam jeszcze 8 minut, żeby z wami porozmawiać, więc jak ktoś czegoś nie będzie wiedział, to teraz przywrócę sobie w ogóle teraz czat, żeby wam, was nie widziałem przez jakiś czat. Tak, optionalem trzeba zwracać, nie należy zwracać nulów, to ja tylko na szybko tak zrobiłem, żebyście widzieli, jak to działa. Tak, front angularowy będzie omawiany, ale nie będzie dostępny na gicie. Front angularowy i ogóle cały front, który sobie zrobimy, będzie dostępny na szkoleniu. A propos właśnie tego mojego szkolenia, mam jeszcze kilka kodów, które wam teraz prześlę. I tak, co dalej? Całej tej aplikacji, którą wam teraz pokazałem, a jeszcze wam tutaj ją wkleję. W sensie pokażę. Jestem w stanie zarządzać w tym momencie już plikami, prawda? Mogę je pobrać, mogę je wysłać. Gdybym chciał na przykład zapisać sobie te pliki na bazie danych, to oczywiście musiałbym to zamienić na bloby, nie? Pokażę wam teraz, jakby to wyglądało ze strony DB Storage. W zasadzie tu wszystko jest to samo, prawda? Widzicie, mamy również get resource, mamy upload. To jest to samo, co było, tylko że pewne rzeczy się zmieniają. Tutaj na przykład dodałem sobie coś takiego jak payload, czyli trochę jakby inną reprezentację pliku. Tam miałem odpowiednik tamtego payloada, jest po prostu local file. Następnie, co tu jeszcze zrobiłem? Repozytorium.
No ponieważ oczywiście potrzebujemy repozytorium do tego, aby. Czy potrzebujemy? Możemy zrobić własne, prawda? Ale dużo prościej jest zrobić to dzięki Spring Data. To też będzie omawiane na szkoleniu. I kontroler, DB File Controller. I tu już logger mam. Aczkolwiek, co jest najważniejsze, to to, że tutaj już zapisywany plik i pobierany z listy, widzicie, mamy serwis, prawda? Tu już zrobiłem to również tak, jak być powinno poprawnie, czyli przez serwis mamy get all database files, pobieramy wszystkie pliki, streamujemy po tych plikach i następnie, tu też mamy streamy, następnie zwracamy listę plików, bądź uploadujemy pliki na serwer. Tutaj na przykład na dole mamy również usuwanie plików poprzez DB File Storage Service, a serwis wygląda tak, że posiada metody odpowiednie do, widzicie, tutaj używam optionala akurat, tutaj używam JPA, do klasy JPA springowej, do tego, aby plik usunąć, tutaj dorzucam datę, no tutaj mamy jeszcze class pathy, prawda? I to wszystko, tak, zapis dzisiejszego webinara będzie na Facebooku i na tutaj tak samo na tym moim kanale YouTube, więc fajnie jakbyście sobie zasubskrybowali. Co do tego, co do tej całej aplikacji jeszcze chcę powiedzieć, że przy froncie, jeżeli będziemy tworzyć sobie aplikację frontendową w Angularze, to warto byłoby zaopatrzyć się w, chociażby właśnie w taki, ja na przykład najbardziej polubiłem bardziej Visual Studio Code. Ma dużo fajnych pluginów jakby do Angulara, prawda? Jednym z takich fajnych pluginów jest to chociażby, że mogę pisać sobie cokolwiek, na przykład zacznę sobie odpisać od ng i mam na przykład wszystko odpowiedzialne, widzicie, pipy, asynki do Angulara. Mogę z tego korzystać, nie muszę tego pamiętać. Albo bootstrapowe, na przykład B4, no chyba alerty, badge, linki, jakiś tam alert default, widzicie, tworzy mi się automatycznie. Bardzo fajne snippety, bardzo mi się to podoba. Mogę też stworzyć z jakiegoś tam diva, też automatycznie on się stworzy. Albo na przykład B4 grid container, prawda, i tym podobne rzeczy. Więc korzystam z takich dwóch narzędzi. Na froncie używam Visual Studio Code, a na backendzie na backendzie używam IntelliJ IDEA Ultimate, bądź ewentualnie wersja darmowa też Wam zadziała. Słuchajcie, będę już pomału kończył. Mam nadzieję, że widzicie też mój blog i zobaczycie, co tam się do niego wrzuca. Też zrobiłem takie prasowanie pliku CSV na JSON. Też, co niektórzy to dosyć ciekawie komentowali na Facebooku, może też ktoś z Was się spotkał z tym, z moim postem. Co następnie? Zachęcam do tego, abyście skorzystali z tych kodów rabatowych, 130% na szkolenie. Ono nie jest drogie, tam za 8 godzin szkolenia jest kwota 100 zł. Po kodzie rabatowym jest oczywiście odpowiednio niżej. Takich mikroszkoleń tworzył sporo. Będę chciał tworzyć właśnie regularnie. Takie szkolenie będzie trwało po 2 godziny przez 4 dni. O dogodnych godzinach od 19 do 21, więc myślę, że każdy znajdzie czas. Następnie po tym szkoleniu, które teraz będzie 21 stycznia, będzie kolejne szkolenie. Będę też w razie zapotrzebowania tworzył szkolenia te podstawowe albo takie średnio zaawansowane, czyli ktoś już sam ogarnął podstawy, na przykład z jakimiś tam innymi samouczkami bądź YouTube'ami, to i będzie chciał przygotować się na rozmowy kwalifikacyjne, to stworzę takie szkolenie dla osób takich już jakby powiedzieć początkujących, ale jakby adeptów już szukania pracy, tak? Czyli zaczniemy sobie tworzyć już bardziej zaawansowane rzeczy jak streamy, jak aplikacje na plikach, jak procesy na plikach, właśnie Lombok między innymi, bądź jakieś bazy danych, deployowanie aplikacji na serwer i tym podobne rzeczy. Mam do rozdania jeszcze dwa kody, które też Wam wrzucę. I co pobiegawczo te kody jeszcze raz wrzucę w komentarzu do tego filmu i też na Facebooku. Gdyby ktoś chciał skorzystać, to będzie mógł. Za dzisiaj Wam dziękuję i szukajcie po skończeniu tego nagrania również. Wrzucę Wam link, gdzie znajduje się nagranie oraz linka do GitHuba, gdzie ta aplikacja już w tym momencie właśnie już wcześniej w zasadzie zdeployowałem, zaraz ją zaktualizuję z wersją bazodanową MySQL i z wersją po localhoście, prawda, czyli plikach
normalnie na serwerze. Także dzięki, mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do mojego bloga. Jeszcze Wam tu wpiszę raz. I do usłyszenia następnym razem. Trzecia wersja Spring Boot, trzecia część Spring Boota zrobię o... Tak sobie teraz planowałem, że może zrobimy sobie jakieś parsowanie plików, właśnie może generowanie plików Excel, ale na przykład zrobimy to właśnie w wersji takiej skalowalnej, czyli użyjemy sobie refleksji, więc jeżeli byście byli zainteresowani refleksją, to dajcie mi znać w komentarzach na Facebooku, bądź pytajcie mnie tam prywatnie poprzez wiadomości. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia z tym razem, cześć.